dlaczego dla nas, Polaków, jest tak ważne to święto flagi? I czy by wywiesza pan flagę prywatnie też w domu? Tak, wywieszam prywatnie flagę. Uważam, że jeśli chodzi o kwestię patriotyzmu, to powinniśmy zaszczepiać to w naszych młodych, że tak powiem, tutaj wszystkich Polakach. No to jest jakby taka programowanie naszych patriotycznych, że tak powiem, no rzeczy, tak, wartości, symboli. Czyli w obliczu takich ważnych, dziejowych wydarzeń ważna jest pamięć w takie święta również. Jak najbardziej, jest bardzo ważne, uważam. Powinniśmy dbać o to, żeby z pokolenia na pokolenie tego typu święta, symbole przekazywać. Jest bardzo ważne, dlatego że to symbolizuje polskość. Jutro już jest święto Konstytucji 3 maja. Jak każdy wie, że to jest pierwsze w Europie, a drugie na świecie. No niestety historia tak się potoczyła dla Polski nieciekawie, że zostaliśmy rozebrani przez zaborców. A czy wywiesza pan u siebie też również prywatnie flagę w domu Polski i czy może jest obok też również flaga Unii Europejskiej? Ja mam tylko w każdym oknie flagę polską, barwy narodowe i praktycznie jedną taką dużą wywieszam, a takie mniejsze to cały rok. Święto Narodowe jest bardzo ważne dla Polaków. Jest to święto z tradycją i zawsze wywieszamy flagi. A czy obok flagi polskiej znajduje się również flaga europejska? Od niedawna tak. Święto flagi jest dla nas bardzo ważne, ponieważ kojarzy nam się z naszą też przeszłością i tożsamością. Szczególnie chyba w okresie, kiedy nasi sąsiedzi przeżywają taką wojnę, dla nas to jest jeszcze bardziej ważne święto, które nas jednoczy. Jest to symbol, który jednoczy wszystkich Polaków. I owszem, oczywiście wywieszamy flagi na naszych domach, jak najbardziej. I nasi sąsiedzi również. Widzimy tą flagę wszędzie. Jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że możemy tą flagę mieć naszą, że nikt nie zabrania nam wywieszać naszej flagi, że nikt jej nie niszczy i że nikt nie niszczy naszej tożsamości. Myślę, że dlatego jest to dla nas ważne święto.